dzisiejszych informacjach o tym, do jakiego wniosku doszli uczestnicy konferencji pod hasłem Kasa Chorych, a Samorząd. Co prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak ma wspólnego ze sprzątaniem ulic oraz o najmłodszej autorce ulicznego billboardu. Konferencję polkowiccy samorządowcy zorganizowali już po raz drugi. Tym razem skupiono się na podstawowej opiece zdrowotnej. Zdaniem Leszka Kulmatyckiego z Dolnośląskiej Kasy Chorych takie spotkania są niezbędne. Teoretycy promocji zdrowia po ostatniej konferencji w Dżakarcie wyraźnie mówią, bez samorządu, bez aktywności lokalnej społeczności o promocji zdrowia nie ma co mówić. Dlatego też tak niezbędna i ważna rola w tym okresie, kiedy w ogóle reorganizujemy system służby zdrowia, aby od razu od samego początku samorządowcy wiedzieli, że w ich rękach w dużej mierze spoczywa to, co będzie robione w konkretnych miejscach. Nowe wyzwania dla samorządów to współtworzenie opieki paliatywnej i wsparcie dla lekarzy rodzinnych. To współdziałanie możemy w dwóch kategoriach oceniać. Pierwsza kategoria oceny to właśnie współdziałanie polegające na wspólnych szkoleniach, seminariach, konferencjach czy naradach. I tutaj ta współpraca jest na pewno dobra, czy nawet bardzo dobra, bo Kasa Chorych bardzo chętnie współuczestniczy w tych spotkaniach, sama bierze aktywny udział. Na pewno natomiast gorzej możemy ocenić współpracę Kas Chorych z samorządami, czy bezpośrednio z pozami w zakresie terminowości, wywiązywania się zobowiązań finansowych, zakontraktowanych umów z POZ-em. Przepływ pieniędzy z Kasy Chorych do świadczeniodawców jest prawidłowy. Zgodnie z umową mamy obowiązek wpłacić należne pieniądze do Zakładu Opieki Zdrowotnej do dnia 20 każdego miesiąca i tak się to odbywa. Samorządom jest trudno realizować ochronę zdrowia, jak i kasom jest trudno wdrażać to, co jest zadaniem kasy. Również i świadczeniodawcom nie jest łatwo w tym pierwszym okresie. Na spotkaniu przedstawiono m.in. problemy opieki paliatywnej. O swojej pracy mówił także lekarz rodzinny. Konferencja miała na celu uświadomienie samorządowcom, jaką rolę mają do odegrania w dziedzinie promocji zdrowia. Kosztuje 318 tysięcy złotych. Może czyścić nie tylko ulice, ale także kanały, wysysać śmieci wprost z kubłów, myć znaki drogowe i tym podobne. A w zimie można na niej zamontować solarko-piaskarkę. Pierwszy kurs nową zamiatarką uliczną zakupioną w ubiegłym tygodniu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak. Mam dużej praktyki, jazdą takim olbrzymim samochodem, nawet nie mam uprawnień, ale tutaj po placu, tak powiem, można było zrobić dwa kółka. Nie sprawiało mi to większych problemów, chociaż na ulicę nie mogę wyjechać. Oprócz zamiatarki zakupiono również dwa jelcze do wywozu śmieci. Cena jednego to 320 tysięcy złotych. Skończył się czas, kiedy miasto może sprzątać dozorca, czy człowiek z miotłą i z wiadrem. To już jest koniec. Dzisiaj już jest czas sprzątania profesjonalnego przy pomocy drogich, kosztownych urządzeń. Takimi urządzeniami są zarówno samochody do wywozu śmieci, które posiadają coraz większą pojemność, co jest ważne, pracują coraz ciszej. Jeleniogórskie MPGK dysponuje więc teraz trzema nowoczesnymi zamiatarkami. Zdaniem prezesa Kasztelana wystarczy to w zupełności do utrzymania schludnego wizerunku miasta. Pięćdziesięciu funkcjonariuszy ruchu drogowego z byłego województwa jeleniogórskiego na strzelnicy wojskowej przy ulicy Sudeckiej brało dziś udział w eliminacjach strefowych do półfinału 17. ogólnopolskiego konkursu na Policjanta Roku. Policjanci ruchu drogowego z dawnego województwa jeleniogórskiego muszą wykonać trzy zadania, mianowicie strzelanie z broni służbowej z dobiegiem 12 sztuk amunicji. Następnie muszą rozwiązać test z przepisów prawa ruchu drogowym i z pomocy przedmedycznej, jak również test z przepisów prawa o wykroczeniach, prawa karnego, jak innych przepisów służbowych. 10, 11, 12, wszystkie tarcze. Dolny Śląsk podzielono na cztery strefy. Po czterech najlepszych policjantów z każdej ze stref spotka się we Wrocławiu, gdzie wezmą udział w kolejnych konkurencjach.
Mianowicie policjanci oprócz rozwiązywania testów będą musieli również wykazać się umiejętnościami jazdy samochodem służbowym po torze sprawnościowym, jazdy motocyklem służbowym, faktycznego udzielania pomocy przedmedycznej, jak również kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu. Dwóch najlepszych wyjedzie na ogólnokrajowy finał konkursu, który we wrześniu zostanie rozstrzygnięty w Legionowie pod Warszawą. Dotychczas największym osiągnięciem jeleniogórskich funkcjonariuszy we wszystkich edycjach konkursu było zajęcie drugiego miejsca w strzelaniu indywidualnym. Autorką nowego billboardu, który dzisiaj rano pojawił się przy ulicy Mostowej w Jeleniej Górze, jest 5-letnia jeleniogórzanka Sylwia Zarzeczna. Narysowałam tego pana, który weszedł do butelki i teraz nie może wyjść z tej butelki, bo chciała bardzo mu się pić. Plakat wykonany przez Sylwię został umieszczony na billboardzie, bo to właśnie on zyskał największe uznanie w konkursie Alkohol kradnie wolność ogłoszonym przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego. To nie było planowane. W planowanych środkach nie uwzględniliśmy takiego pomysłu, ale w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy dyskutować, czy my sensownie wydajemy pieniądze przeznaczone na profilaktykę, temu naszej komisji przewodniczył pan prezydent Kusiak i mówi, a może wróćmy do czegoś, co już kiedyś bywało, wróćmy do dzieci i zaproponujmy im, żeby to oni powiedzieli, co oni o tym sądzą. W konkursie udział wzięło blisko 90 uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych oraz pracowni plastycznych. Wszystkie prace można oglądać w galerii pod brązowym jeleniem w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie dzisiaj miało miejsce wręczenie nagród laureatom. Te prace krzyczą, dzieci krzyczą jakby do dorosłych, że krzywdzicie nas. Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie, to jest ona głównym elementem tej przemocy, jest alkohol. I na to zwróciły uwagę dzieci. Zdobywczynią drugiego miejsca została 10-letnia Ania Karwowska ze szkoły podstawowej nr 10. Trzecia lokata natomiast przypadła 5-letniemu Michałowi Zarzyckiemu, który równie jak laureatka Nagrody Głównej uczęszcza na zajęcia plastyczne do pracowni przy Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze. Będzie to wydarzenie, które zapewne na długo zapadnie w pamięci jeleniogórzan. Tak o najbliższym koncercie w jeleniogórskim kościele garnizonowym mówi dyrektor artystyczny Dolnośląskiej Filharmonii profesor Andrzej Chorosiński. W poniedziałek bowiem o godzinie 12 będzie miał miejsce występ znanego na całym świecie zespołu z Dalekiego Wschodu. Szczególne brzmienie tradycyjnej muzyki indyjskiej wiąże się z instrumentem, który nosi nazwę sarod. Jest to instrument, który troszkę przypomina gitarę, trochę lutnię. W każdym razie jest instrumentem, który ma szczególne brzmienie, które nadaje zespołowi brzmienie takie dość mistyczne. Wartym podkreślenia jest fakt, iż grająca na sarocie Shara Rani jest pierwszą hinduską, która wydobywa egzotyczne dźwięki z typowo męskiego instrumentu. Pani Shara Rani, która będzie grała na tym instrumencie, jest laureatką wszystkich możliwych nagród, jakie można sobie wyobrazić w Indiach. Nagrody Indiri Gandhi, nagrody Mahatmy Gandhi, nagrody kultury. Koncert w całości sponsorowany jest przez Ministerstwo Kultury w New Delhi oraz ambasadora Indii w Warszawie. Ceny biletów nie są zbyt wygórowane. Za występ wschodnich muzyków będziemy musieli zapłacić jedynie 5 zł. Lniany festiwal pod Śnieżką, czyli święto lnu, radości i zabawy. To propozycja przygotowana przez Zakłady Lniarskie Orzeł. Impreza rozpoczyna się jutro o godzinie 12 na Stadionie Miejskim w Mysłakowicach. Z atrakcji, których jak nas zapewniono jest mnóstwo, godnym polecenia jest pokaz mody lnianej z kolekcji znanej polskiej projektantki Ksymeny Zaniewskiej. Wśród propozycji dla najmłodszych znajdują się m.in. konkurs na najładniejszą lnianą maskotkę. Atrakcji muzycznych możemy się spodziewać wieczorem, ponieważ o godzinie 21 wystąpi Norbi z zespołem. Tym, którzy zamierzają nadchodzący weekend spędzić na świeżym powietrzu i przy tym zażyć trochę ruchu, polecamy udział bądź kibicowanie w biatlonowych zawodach o Puchar Szklarskiej Poręby. Początek o godzinie 10 na Stadionie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Do górskich wędrówek zachęcą zapewne wielu dobre warunki, jakie panują od kilku dni w Karkonoszach. Wyciąg krzesełkowy czynny jest zarówno w Karpaczu, jak i w Szklarskiej Porębie. Miłośnikom wielkiego ekranu Jeleniogórskiego
Górska Marysieńka poleca film o grupie amerykańskich żołnierzy Złoto Pustyni. W kinie Lot natomiast będzie można obejrzeć historię zaczerpniętą z życia o samotnej matce trójki dzieci, która dzięki przypadkowi zdobywa posadę w firmie prawniczej. Jako osoba dociekliwa zajmuje się sprawą zanieczyszczenia przez koncern chemiczny wód w małej kalifornijskiej wiosce. W repertuarze Kina Grand znajdujemy film Cube. I jeszcze coś dla teatromanów. W sobotę godzinie 19 na dużej scenie Teatru Norwida zaprezentowane zostanie przedstawienie Wacława Havla Opera Żebracza. Natomiast w niedzielę o godzinie 11 na Placu Ratuszowym jeleniogórscy aktorzy przedstawią spektakl plenerowy dla najmłodszych Pinokio. Na koniec informacje medyczne. W razie nagłego wypadku należy udać się do Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniogórze. W leki natomiast można zaopatrzyć się w aptece całodobowej przy ulicy Solnej. Tuż przed zdarzeniem w kantorze znajdował się współwłaściciel punktu oraz ekspedientka. Około godziny 15 wtargnęło tam trzech uzbrojonych i o dziwo niezamaskowanych bandytów. Jeden z nich posługiwał się pistoletem z tłumikiem, drugi trzymał w ręku granat, trzeci zaś miał przygotowane kajdanki. Co było słychać? Dwa strzały. Te dwa strzały oddał współwłaściciel kantoru, który po wtargnięciu bandytów bez wahania wyjął spod lady legalnie posiadaną broń. Zrobił to na tyle celnie, że jeden z napastników poniósł śmierć na miejscu. Policja nie udziela żadnych informacji. Nie, no panowie. Wiadomo natomiast, że jeden z przestępców został także ranny. Zaskoczeni takim obrotem sprawy, bandyci, zostawiając zastrzelonego kompana, zbiegli samochodem w nieznanym kierunku, wewnątrz pozostawiając granat, którym się posługiwali. Jest możliwe, że drugi z przestępców, który brał udział w napadzie, został dosyć poważnie ranny. Możliwe jest, że będzie potrzebował pomocy lekarskiej w jakichś szpitalach czy innych placówkach służby zdrowia położonych w naszym województwie lub ościennych. W związku z tym też mam apel do tych placówek, gdy w razie zgłoszenia się takich osób, proszę niezwłocznie powiadamiać organy ścigania. Policja i prokuratura proszą także o pomoc w ustaleniu personaliów tego zastrzelonego mężczyzny.